Siema, Stronutowy, teraz 216 odcinek sezonu 6, nie 5, 6. I dzisiaj bardziej z tego samego dnia nagrywam, po prostu tego dnia akurat zrobię jedną rzecz. Zbiorę drewno i na następnym odcinku zaczniemy handlować z nimi znowu. Z tym jednym bardziej od patyków. Czyli Archera. Nie, to jest nie Archer, tylko Fletchera. Jezus Maria, mylił mi się z tym. Myślę, że już lepiej patrzę, nie tak. Tak, tylko tak. Mam nadzieję. Tu zrobimy to i w następnym odcinku drewno przerabiamy i z nim handlujemy. Na razie nie chcę jakoś z nim teraz handlować. Później pohandlujemy. Jeden mending został. To później fortuna jedna. A breakingi też 7 breakingów. I to jeszcze zostało? Po breakingach zostało protectiony, 8 protectionów, bo musimy zrobić czwórki same. Czyli strójek na czwórki. Nie chcę się bawić, żeby było czwórki, bo jeszcze dłużej to zajmie, więc no. Kolejne odcinki będą ten. Ten chcę odcinek poświęcić typowo drewno i mówię tak na serio. Więc jeśli ktoś ten, no to sobie pominie po prostu ten odcinek. Jeśli nie chce oglądać. Mam nadzieję, że ktoś my, każdy będzie chciał oglądać go. Na chwilę obecną chyba teraz mam 206 subskrypcji, gdzieś 806, Jezus Maria. Jak jestem, kurna, dzisiaj nie, tak, to trochę jest wieczór, ale żebym tak jeszcze mylił słowa? No, w sumie jestem po ilu dzisiaj dniach? Po 5 myliskach jestem. Więc, ale, no, zmęczony czuję się trochę, ale dobra. Nagram to jak mogę. Powiedzmy, spędzę ten cały odcinek tylko po to, żeby jak najwięcej drewna, żeby na samym odcinku tylko siedzieć w wiosce i handlować z nimi i wyhandlować wszystko i pokupować po pierwsze mending jeszcze. Jeszcze pewnie będę musiał kupić z te, jak to nazywa się, Mezu, nie szukaj, tylko jak to się nazywa? Zapomniałem. Te książki, te. Wiecie jak. Teraz nie pamiętam nazwy tego, bo nie mam tego przy sobie. Tylko książki same. Ale nie wyrzucać ich. I jedno, nie wiem, na razie przetrajtuję. Czyli tak, zostanie mi dwa. Jedno mi zostanie, jedna zostanie mi książka. Przecież wytrajtuje się na ten. Bo przecież jeszcze tylko kupię fortunę. Później po fortunie abrekinki lecimy. Po abrekinkach lecimy w protectiona. Po protectionie szkodnie tylko efficiency i to tyle. Ja jeszcze mi na miecz sharpness. Może sharpness też się uda, mam nadzieję. Jak tako. Szlapny strafię, jak tak się to uda i będzie to tyle tak naprawdę z tego. Fajny aspekt, nie, wystarcza break mi tak samo i mending maksymalnie. Nie potrzebuję flaming ani lootinga. I to wszystko robimy i ja muszę dwie fortuny mieć. Czy za książek była jeszcze na. Nowy stworzy żelazny kilof i pójdziemy kopać diamenty, bo już fortuna wtedy będzie mi działała. No. Pójdę po jeszcze kilofy, po kilofy. Po siekierki, czyli musimy wykopać kamienia, zużyte 12 patyków na to wszystko i ten odcinek jest tylko poświęcony drewnu. Nie chcę mi się w tym odcinku handlować typowo. To bardziej w następny odcinek pohandlowy sobie. Żeby ten tak zostawić jako. Aha, spakowała mi się woda. No. Nice. Oh. Tak najwięcej. Jezu, musi mi przestać swędzić nos, kurna. Nie lubię jak mi się swędzi nos.
Tu gdzieś był crafting. Dosięgnę? Dosięgnę chyba na luzie. No. Tak, te wszystkie i z tymi wszystkimi skierkami cały ekwipunek zapycham drewnem w tym odcinku. Następnym zaczniemy handlować z nim po te 64, po te 32. I później poczekam następnego dnia. Znowu zaczynamy to. I mam nadzieję, że im wystarczy. I mi wystarczy tyle, żeby wykupić ostatni mentik, dwie fortuny. I ostatecznie jeszcze szarpnę sobie takie tam rzeczy, protectiony, no. Czyli ten tutaj, ten odcinek będzie zbieraniem drewna na te, jak to się nazywa? Drewno na handlowanie z wieśniakami, no. A już jedne odcinki mam zmontowane, te od 206 do 210. Te będę też, do 215 też będę pewnie montował, jeśli te nagram wszystkie. Wracę na YouTube'a. I chyba cały marzec mam nagrany już, tak? Jeśli licząc teraz, to chyba tak, zobaczę później. Po tym odcinku jak tak, no to w sumie będzie spoko, bo nada się na 12 marca nagranego. Jak ja patrzę na odcinki wsadzone. Jak tak, no to w sumie to z kwiecień będę nagrywał i takie tam, na się dalej dysku nie mam. Chcę sobie dysk zmienić z jednego powodu, tylko żeby mieć te odcinki, żeby zaś się okaże, że nie będę miał tych odcinków i będę musiał was przepraszać i tak dalej. Chcę sobie to uratować, jakby pewnie dysk się zmienię, to będzie wiadome. Obudowa tak samo zmieniona, procesor pewnie później, bo 4-rdzeniowy nie wyrabia, Ryzen. Zmienię jakiś na jakiegoś 6-rdzeniowego, 11-wątkowego. Po tym zostaje grafika ostatnia. I jeśli będzie to RTX 3060 lub jeżeli pozwoli rodziców pieniądze, tak jakby ten, to 3070. I nie będę musiał tak szybko upgrade'ować, tylko ja uzbieram sobie na mikrofon, takie tamte rzeczy pierdowate i no. Więc będzie dużo rzeczy, których muszę zrobić, których no. Dobra, tutaj. Ile już mamy? 8 minut. To jeszcze 12, a drewna dalej mało. Musimy jak najwięcej. Jak najwięcej drewna. Nice. Muszę jak najwięcej drewna, żeby w następnym odcinku wydelitować się tym całym drewnem. I żeby wszystko prawie wykupić i mieć święty spokojnik i tylko diamenty i później zakończenie odcinków z zabiciem smoka. No. Pewnie to dłużej zajmie. Patrzę na to, że w wcześniejszych odcinkach tak samo kopam, ale handlowałem się z nimi od razu, a ten odcinek będzie typowo tylko zbieraniem drewna i moimi rozmowami. No. I chyba jedną rzecz miałem mówić. O KFC. Mówiłem w kiedyśniejszym odcinku, że KFC nie powinien wypuścić. Dobra, rozumiem. Ma wypuścić swoją konsolę. Niby u nas za 7000. Będzie pewnie droższa, ale jak ona ma działać na tym? Jak mówią, że ma być 240 FPS w Cyberpunku, jak musi karta jakaś 3090 razy 3, czy coś w tym stylu, nie wiem, żeby porównać z jakiej jakości i tak dalej. Oni chyba bardziej tak podpuszczają, pewnie, to jest pewnie taki chwyt po prostu chwyt, żeby kupić od nich konsolę, pewnie to jest coś takiego. No. Jeszcze mi pewnie opada monitor. No tak, już miło pod monitor widać już u mnie. To jeszcze ramiona. Wszystko jest dużo rzeczy. Niestety sami tyle rzeczy jest do ogarnięcia, że to jest głowa mała. Przy tym wszystkim. Że mam dużo rzeczy na tym. Tak, mam szkołę na głowie tak samo. Ale teraz mam wolne, więc mogę sobie pozwolić jako tako. No, mogę sobie pozwolić na to, na luzie.
Jak zakończę odcinek, to pewnie będzie promocja na XCOMie. Zobaczcie, co będzie na XCOMie promocji. Może coś ciekawego. Może procesor jakiś, Ryzenek. Albo ramy ostatecznie. Zobaczymy. Sobie zobaczę sam. Jeśli będzie coś ciekawego, najlepiej budowa by była, to już by było pół sukcesu. Albo dysk na promocji. No. Jakby był na promocji za 250 złotych terabajt dysku SSD na M2, to bym to ci dał pieniądze, to bym zamówił i ja bym terapię nowy dysk. To by było coś. I dziwne to, że mi się chce bekać. Halo, przecież ja nic nie piłem jeszcze. Dziwny jest mój organizm. Teraz nam zachodzi noc i będzie dzień 66. Wow. A drewna mało. Ciekawe jak się powoli kończą. No. Znaczy, że te drewno, te drzewa zdążę ściąć i idzie do wioski położyć je następnego dnia znowu. Pościnać drewno i tylko dzisiaj ścinanie drewna, żeby wcześniej późniejsze odcinki były podtrajtowanie się i twoich diamentów szukanie. Pewnie nie znajdę, to będzie jakiś 230. Tak nie dalej. Czekaj. Teraz mam 216. Ścinam drewno. 217 pewnie będzie handel już. To gdzieś. Maybe 200, nie wiem, 220 na pewno nie będzie kopalnia diaksów, to pewnie będzie 225, 230, około te odcinki będą chyba, mi się wydaje, kopalnia diaksów, bo chyba już mi się jeszcze, że niektóre rzeczy uda już to zrobić. Miecz teraz spadnie, on nie, znowu miecz padnie, ktoś się tam narespiło, pewnie on znowu trafi. Czy to był enchantowany łuk? Czy mi się zdawało? Chyba mi się zdawało. Mam nadzieję. Szymowco to... O, creeper. Pan... Jeśli mi zaraz spadnie, to ja wiem. O, jeden. Jeden damage. Ła. Ostro. A drewna mało, niedużo. Wait, na luzie, dobra. 13 minuta się zbliża. Okidoki. Mam nadzieję, że będzie ok. Hej, mam nadzieję, nie wiem, jeśli zetnę jakieś 10-12 staków, to może wystarczy? Może. Pewnie nie wystarczy. I znając villagerów, że... podniesiemy jeszcze bardziej ten to. Nie. Gdzieś jeszcze więcej musi ścinać drewna, żeby łaskawie wszystko mieć. No, pewnie tak będzie. Założę się. To nie może iść gładko w całym życiu. Ile mamy? Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Jest siódmy stack, zaczynamy. Mało. Tak wyzwany. Zobaczymy, czy do 12 ciągnę. Jeśli tak, no to easy. Miałem mi niepotrzebny schodek. To mi też niepotrzebne. To też. To też. To też. No, to więcej miejsca mam. Mamy już 14 i 11 sekundę. Bo właśnie odcinek zakończam. Pewnie następny odcinek nagram sobie następnego dnia. Pewnie tak. Potem dogram sobie i w sobotę pójdę do banku, muszę zapłacić swoje pieniądze. To 140 zł. Uzbierane powiedzmy jako kieszonkowe, to dostaję co miesiąc tak naprawdę, czyli teraz. Tylko to co sobie uzbierałem przez swoje rodziny i tak dalej. To sobie wpłacę. Poczekam na dysk, kupię dysk. Rodzice może jak się uda, to kupią obudowę do mojego komputera, bo niestety nie. Ile ta obudowa ma? 3 lata? 4 już? Koło?
No. Jest już większy zasięg, więc więcej miejsca potrzebuję. Może od XT H710 wystarczy na długo bardzo. Jeszcze później procesor, grafika i takie tam te rzeczy pirytowate i pewnie jeszcze dysk zamienię z ostatniego HDD-ka na SSD-ka jakiegoś też 1,5-terabajtowego na SATA, ale będzie, powiem tak, nie będzie chyba tak samo szybkie, ale nie będę się bał o takiego, bo on tam nie ma talerza. Ale będę pewnie wiedział tam o tym dysku, co się z nim dzieje, co się nie dzieje i takie tam pierdolowate rzeczy, no. Mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stack zaczynamy. I mamy jeszcze tą siekierkę i jeszcze dwie. Na luzie pewnie się uda. Tak, mamy 8 stack zaczynamy. A tak, to 12 staków i mam nadzieję. 12 chyba staków wystarczy, mam nadzieję. Proszę, wiadomo, że nie bądźcie źli i niech to wystarczy, żeby już zamknąć temat z handlem u was. Pewnie znając to, to się nie zakończy. Przy to kupanie, ile sam napiłem statystyków na itemy? 3000, au! XD. Tam jeszcze drewno jest. Biorę mi to drewno. Dobra, następny, leci. I żeby to starczyło i to będzie tyle z tego odcinka i następny odcinek będzie poświęcony handlem znowu. No. Cały odcinek będą z handlem, pewnie inaczej to tak nazwę. Pewnie i tak. Ta siekierka będzie boom. Wow. Nie dziwi mnie to już. Szczerze. To ścinam i będę miał jakieś 40 około. Następne zety to będę miał już stack. Koło zabraknie jednego. Jak to Minecraft. No. Tutaj będzie znowu stack. Czy będzie to chyba już 9, później 10, 11. Pewnie na te siekierki to więcej wykopię. Ale myślę, że te 12 staków łaskawe przez odcinek wykopane wystarczy dla łaskawych villagerów, którzy lubią ze mną handel robić, podrażając ceny tego wszystkiego. A nie chcę mi się zombie, bo musiałbym to wszystko to robić. Czyli mamy. Tutaj jest 9, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, to jest 10 stack. Tu zostaną jeszcze uczciwe 2 staki. Około. Pewnie odcinek nie wystarczy, będzie mieć około 10 staków. 10. Śmiem rzec, że to wystarczy. 12 też. No cóż. Mam nadzieję, że to wystarczyło. Ale ludzie są skąpi i lubią podrożać ceny AK, to pewnie to będzie jeszcze droższe. Ach, z nimi handel. Sama przyjemność czysta w kopaniu drewna na odcinku. Prawie pół staka. Pewnie na tym drewnie stak, na piecu będzie 10. Pewnie odcinek nie wystarczy na to. Może 10 staków wystarczy? Pewnie nie. Pewnie zabraknie. Jak to Minecraft? No. Ech. Teraz to zniszczę całe drzewo do końca około. No to staki kilka będzie. Na pewno będzie staki kilka. To wiadomo. Będzie około, że zacząłem 11 stack. No.
Dobra, to. Czy można powiedzieć, że zacząłem 11, tak? I w tym miejscu z wami zakończę odcinek. Widzimy się na następnym odcinku. Może w ostatnim, może w 217 dokończymy 12, 11 i 12, tak? I będziemy Hunter, może. Więc hej.